Krzysztof Jasiński, założyciel i dyrektor artystyczny Teatru Stół od lat 60. jest dla mnie naprawdę genialnym inscenizatorem i reżyserem. Ja widziałam kilka przedstawień przez niego realizowanych i naprawdę to są zawsze jakieś odkrycia, zaskakujące rozwiązania sceniczne i tak będzie też dzisiaj. Może ma, a może nie ma. Otóż niby w Brazylii było mi lepiej. Jednak nie mogłem tam wytrzymać i z miłości do węgierskiego wina i tych gór tutejszych przyjechałem. Muszę wam zwierzyć wielką tajemnicę. Otóż osobą, która zrujnowała mi życie, jest ciotka Julia. Julia! Tak, byłam jego kochanką, bo potworem moralnym byłam w młodości, a fizycznie byłam tak pociągająca, że mężczyźni po prostu wykurwali sobie dla mnie żyły. To jest bardzo znana sztuka Witkacego, Stanisława Ignacego Witkiewicza, o takim artyście w takiej depresyjnej sytuacji, no bo nie może stworzyć utworu życia, marzy o tym, żeby napisać sonatę Belzebuba. Lepszą niż napisałby sam Belzebub, gdyby był kompozytorem. No oczywiście to jest pretekst tylko do pokazania sytuacji artysty we współczesnym świecie. Okazuje się, że te wszystkie intuicje Witkacego sprzed prawie 100 lat są dzisiaj niesłychanie aktualne. Jak się słuchamy w teksty, które wypowiada ze sceny Belzebub, mówiąc, oceniając rzeczywistość, to mówi rzeczy fantastyczne. Mówi, dawniej to się działo w świecie dobra. Dziś po końcu sztuki musi się dziać w krainie zła i ciemności. W duszy dzwonią mi dzwoneczki, patrzy siostry i syneczki. W każdym wydaniu jest możliwe. Im bardziej odjechane, tym lepiej właściwie. To nie jest musical, proszę nie przyjrzeć musical. To jest Witkacy. No jego trzeba było tak pokazać. Oczywiście nie można robić na poważnie takich rzeczy, bo to wiadomo, że w tych czasach, kiedy tyle rzeczy się zmieniło i mamy komputery i możemy już czarować różnymi rzeczami, trzeba robić jakby wprost. Wystarczy tylko grać siebie. Znaczy wyciągnąć tych postać z siebie, wyciągnąć i tam dużo nie kombinować, bo to wszystko powinno być jak najbardziej naturalne. To papieros. Otóż masz tego Belzebuba już, iż pan sentymikali? Pani Beata Rybotycka kojarzyła się do tej pory tylko z pieśnią. Natomiast po zeszłorocznych Szczęśliwych Dniach i po dzisiejszym spektaklu to naprawdę absolutnie gwiazda aktorska i świetna, świetna aktorka dramatyczna. No moja postać to jest ciocia Julia. No u Witkacego te postaci są bardzo takie niejednoznaczne, więc najpierw jestem ciocią, która, właściwie jestem diablicą, która się ukryła w postaci cioci Julii, co się potem wyjaśnia na końcu sztuki, że zostałam zesłana przez Belzebuba, żeby jakoś spróbować przygotować front do zdobycia duszy istwa tuż przed przybyciem Belzebuba na ziemię. Moja ciocia jest taką najstarszą tam diablicą, no ale cieszę się, że jedna z pań powiedziała, że nieźle się trzymam, także z widowni, więc miałam satysfakcję. No i w końcu udaje się jakoś wyszarpać z tego utalentowanego
Isztwana tą sonatę, o którą nam chodzi. No i on niestety przypłaca ją życiem. No, taka to jest historia. Świetny jest pan Wodecki w tej roli, ciągle się rozwija. Jest znakomitym aktorem, oprócz tego, że jest wspaniałym wokalistą, trębaczem, skrzypkiem, to jest znakomitym aktorem. I to udowadnia w tym właśnie przedstawieniu i warto dla niego przyjść, bo jest zupełnie zjawiskiem niezwykłym i nie ma drugiego tego człowieka w Polsce, który mógłby to wszystko zrobić w tym przedstawieniu, bo to jest właśnie o nim. Więc publiczność znająca pana Zbigniewa Wodeckiego przeżywa razem z nim to wszystko, co się dzieje, no bo tak to jest. Wykorzystuje tego szatana, którego mamy wszyscy. Składamy się z szatana i z anioła. Ważne jest to, jakie są proporcje. Ja uważam, że mam proporcje niezłe. Znaczy odpowiednią ilość szatana z odpowiednią ilości anioła. Ja tylko trzeba po prostu... Każdy diabeł jest właściwie aniołem, bo to jest przecież szatan, prawda? Tylko odstrącony jakby. No, Jasiński doprowadził do tego, że postarał się zdusić tego anioła przez jakiś czas. Żeby je spacyfikować tą ilością tekstu i tą w ogóle Witkacy. Bardzo tragiczna postać, bardzo ciekawa jak na tamte czasy. Człowiek właśnie renesansu śpiewał, jak to wszyscy grał, fotografował, malował, poszukiwał. W końcu nie wytrzymał, nie wiadomo czy umarł, czy żyje, czy go ktoś zabił, czy popełnił samobójstwo, nic nie wiadomo, bo takie są jego losy, zresztą opisywane i tknęliśmy tego materiału, który jest dość trudny, ale z tamtych czasów, a jednocześnie mocno siedzi w realiach dzisiejszych. To ponadczasowy, to też jest fenomen swego czasu. Zresztą Szekspir to samo. Mistrzu, specjalnie dla mistrza wykonam teraz kawał 620 z czarodziejskiego fletu Wolfganga Amadeusza Mozarta. Osobiście, że każdy jest dobrym polem dla działania diabła, bez względu na to, czy się jest artystą, czy nie, ale może artysta, dlatego że jest może jakiś nadwrażliwy, bardziej podatny na różne pokusy i właśnie na zło. Niech pan powie otwarcie, czemu przyjechał pan tutaj z Rio? Ponieważ każda, nawet najgłupsza legenda ma zawsze w sobie coś sprawy. Jest oparta na jakiś rzeczywistości. Chodźmy się mówić. Jednym słowem, kto wie, czy pan nie jest Belzebubem, to paradne. Jest tyle dziwnych rzeczy na świecie, o których zapomnieli już mieszkańcy miasta. Czasem gdzieś w głębi gór, albo niezmierzony prerwa. Panie baronie, przeminie się coś.
zaczepiając do coś drugiego, stworzy kłębuszek jakiejś nowej, ponad rzeczywistej możliwości. Rozwinąć taki kłębuszek. Więc kto pan właściwie jest? Iż pan. Jestem też niespełnionym artystą, niespełnionym przez pewną miłość, która jednak sprawiła, że dzięki niej obcy mi są wszystkie sukcesy i zła. No spektakl mi się bardzo podoba, zwłaszcza oprawa muzyczna, jak również inscenizacja. Cała kompozycja tego przedstawienia, przynajmniej jak dotychczas, robi na mnie bardzo duże wrażenie i bardzo miłe wrażenie. Także jestem zadowolony z tego przedstawienia. Myślę, że gdybym nawet miał okazję pójść jeszcze raz, bardzo bym chętnie powtórzył to dzisiejsze przedstawienie. Jestem pod dużym wrażeniem ze względu na to, że ja lubię takie przedstawienia wokalno-instrumentalne. Przede wszystkim lubię, jak ktoś gra na skrzypcach, to jest z pasją. Ja mam nadzieję, że w przyszłości moja córka tak będzie pięknie grała, ja ją będę tu oglądać. Wspaniała impreza, coś wspaniałego. Bardzo dziękuję pani Małgosi, organizatorce, że coś takiego wspaniałego sprowadziła. No jesteśmy bardzo zachwyceni. Po prostu wspaniała impreza.